Witam wszystkich serdecznie w Kościele Adwentyzmie VII w Podkowie Leśnej na studium Pisma Świętego. Studiujemy w tym sezonie na temat edukacji. Temat dzisiejszy to sobota, doświadczenie charakteru Boga i życie zgodnie z Nim. Razem ze mną są tutaj w studio moi przyjaciele Beata i Zenon. Ja mam na imię Mariusz. Rozpoczniemy, tak jak zwykle, nasze rozważania wspólną modlitwą. Poproszę Zenona o modlitwę. Nasz kochany Ojcze i Boże, Stworzycielu i Odkupicielu nasz, jesteśmy wdzięczni, że tak cudownie nas stworzyłeś. Ale też, kiedy zaistniał problem, nie pozostawiłeś nas na pastwę losu, ale odkupiłeś i uczysz nas, jak żyć. Chcemy doświadczyć dzisiaj, również otwierając Twoje słowo, pomocy Ducha Świętego w zrozumieniu tego, co niesie tekst Pisma Świętego. W imieniu Pana Jezusa prosimy o to błogosławieństwo dla wszystkich nas, prowadzących i uczestniczących w tym studium dzisiaj. Amen. Amen. Sobota, siódmy dzień tygodnia, pomnik Bożego stworzenia, ale też przede wszystkim najstarsze znane ludzkości święto. To jest niezwykle ciekawe, że to jest najstarsze święto, jakie w ogóle człowiek zna. Pierwsza wzmianka na temat soboty pojawia się w kontekście opisu Bożego dzieła stworzenia. Tu jest pewien problem, spróbujmy sobie na niego odpowiedzieć, dlatego że faktycznie mamy na kartach Pisma Świętego dwa nieco różniące się opisy Bożego stworzenia. Dlaczego właśnie tak? Czemu nie jeden, ale dwa wydaje się różne w swej treści opisy tego, jak to było na początku? Z pozoru można wyciągnąć wniosek, że one się różnią, one się uzupełniają. Nie czas może w tej chwili na szczegółową analizę tych opisów. Niemniej jednak, gdy z uwagą przyjrzymy się i odczytamy te fragmenty, one uzupełniają wzajemnie tą relację dotyczącą stworzenia. Pamiętać musimy też jeszcze o jednej rzeczy, że tekst spisywany w starożytnych zwojach nie był dzielony na rozdziały, wersety. To był tekst pisany prozą, tak jak dzisiaj książki. Ten podział, który mamy w Biblii, to podział tylko techniczny dla ułatwienia poruszania się po tekście. Zatem też nie jest on jakimś autorytatywnym odróżnieniem tekstu pierwszego rozdziału od drugiego rozdziału. Tak, dziękuję bardzo. Może ja nie będę robiła tutaj szczegółowej analizy tych dwóch pierwszych rozdziałów z Księgi Rodzaju, ale pozwolę może na przeczytanie sobie dwóch fragmentów i króciutką analizę tych właśnie miejsc z pierwszego rozdziału i 26-27 werset. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I ten tekst wskazuje, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i człowiek miał funkcjonować w sposób odzwierciedlający funkcjonowanie samego Boga. Co to oznaczało? Na przykład podobieństwo obejmowało zdolność panowania nad ziemskim stworzeniem, jakie Bóg też okazuje, panując nad całym wszechświatem. Ponadto ludzie mieli odnosić się do siebie nawzajem z życzliwością w partnerstwie, w jedności, podobnie
do tych, jakie Bóg przejawiał w czasie stworzenia, używając na przykład liczby mnogiej, my, uczyńmy, prawda? Człowiek miał także trwać w łączności z Bogiem, tak jak Bóg bezpośrednio komunikował się z ludźmi, tak jak czytamy to w drugim rozdziale Księgi Rodzaju. Natomiast na początku drugiego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił, i pobłogosławił Bóg siódmy dzień i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, które Bóg dokonał w stworzeniu. Tutaj, jak zauważyliście, zaakcentowałam te czasowniki: odpoczął, pobłogosławił i poświęcił. Tak? I odpoczynek był kolejnym wymiarem, w którym człowiek miał naśladować Boga, poznawać Go. Tak? Bóg odpoczął dnia siódmego, tak ludzie stworzeni na Jego obraz, na Jego podobieństwo, mieli naśladować Jego przykład. To jest bardzo ważne, czyli też uczymy się odpoczywania. Z tym dzisiaj wielu ludzi ma problem, tak? Ludzie pracują, ale mają problem, jak odpocząć po tej pracy od wysiłku fizycznego, psychicznego, od stresu. Ale popatrzmy jeszcze na sobotę jako na swego rodzaju, no właśnie, narzędzie edukacji, czy może okazja do edukacji, bo próbuję sobie wyrazić tą pierwszą parę w raju, Adam i Ewa. Wierzymy, że jest to dosłowny opis, a nie opis jedynie symboliczny. I faktycznie pierwszym dniem, pierwszym ich pełnym dniem, kiedy są ze sobą, jest sobota. Jest siódmy dzień tygodnia. Nieraz mówi się, że ktoś jest urodzony w niedzielę, prawda? Czyli ktoś nie lubi pracy, to prawdopodobnie mówią, że urodził się w niedzielę. No właśnie. I pierwszym dniem po stworzeniu to jest właśnie sobota, siódmy dzień tygodnia, dzień odpoczynku. Jaką spełnia rolę w ich edukacji ten właśnie pierwszy dzień ich życia, ich małżeństwa również? Szczerze powiem, że przekracza to możliwości mojej wyobraźni. Nie co wiem, mogli robić, tak? Ale w ogóle atmosfera, sytuacja, aha, stan, świętość, bezgrzeszność, to są pojęcia, którymi się posługujemy. Nie wiem, być może ktoś ma większą możliwość wyobraźni. Ja nieraz próbowałem sobie wyobrazić i gęsta mgła. Nie umiem sobie wyobrazić tej sytuacji nie tak do końca w pełni. Akceptuję to, co zostało napisane, szanując i uznając Pismo Święte, jako objawienie. Opis zresztą niesamowicie skrótowy, bo to dosłownie w kilku wyrazach opisane te wydarzenia. Niemniej jednak niezmiernie pouczające. Koncentrujemy się na sobocie jako tym dniu. Czasami słyszę od moich rozmówców: ach, wy adwentyści, tak uczepiliście się tej soboty, prawda? To nie chodzi o uczepienie się soboty, ale zrozumienie. Mnie bardzo podoba się to, że autor tego tematu zatytułował go i związał sobotę z doświadczeniem charakteru Boga. Bo rzeczywiście my jako ludzie, zresztą przypuszczam, że zgodzimy się, iż lud Boży starożytności Izrael przeniósł środek ciężkości z Boga Stworzyciela na dzień. I nam też to grozi, że zamiast koncentrować się na Bożym charakterze, który przez ustanowienie soboty również zostaje nam przybliżony, to możemy ten środek ciężkości położyć na dniu. Zatem dzień jest tylko pewnym narzędziem, którym Bóg informuje o sobie, o swoim planie dla człowieka, o tym, kim jest i dlaczego ustanawia ten dzień, czy to jest ważne. Dzisiaj częstokroć słyszę, że w istocie rzeczy to nieważne, który dzień, byle którykolwiek dzień święcić. Czy Panu Bogu zależy właśnie, żeby ten dzień, a nie może to być inny? Dlatego myślę, że to studium
czy w tym studium powinniśmy też przesunąć, czy zaakcentować przesunięcie środka ciężkości naszych rozważań, żeby nie koncentrować się na dniu, ile na tym, który ten dzień ustanowi. Ja czasami próbuję sobie wyobrazić, jak to mogło być w Ogrodzie Eden i jak Adam i Ewa ten pierwszy sabat spędzili z Panem Bogiem. Bo na pewno był to czas poznania Boga. Pierwszy raz spojrzeli na ten piękny obraz majestatu Boga. Uczyli się od samego Boga właśnie czego? Na pewno tej społeczności. Na pewno coś nowego odkrywali. Popatrzyli wokół siebie na całe to stworzenie. Posłuchali tej muzyki, która była wydawana przez dźwięki ptaków. Na pewno był to czas pełnego zachwytu nad tym, co oni widzieli, czego mogli doświadczyć. Na pewno był to czas dzielenia się i czas dawania siebie nawzajem. Więc musiał być to przepiękny widok. I kiedy tak myślę o tym, jak mogło to wyglądać, to powiem wam, że tęsknię za doświadczeniem właśnie takiej soboty. No to dawna historia, dzisiaj zupełnie wydaje się inaczej. No, nie mieli na pewno podręczników, nie mieli Biblii, nie mieli możliwości obejrzenia kolejnej lekcji z Podkowy Leśnej, prawda, by dowiedzieć się czegoś o Bogu, ale mieli możliwość spotkania z Bogiem twarzą w twarz, bo to był sposób, w jaki Pan Bóg się z nimi komunikował, więc być może Pan Bóg im powiedział coś o sobie, a być może postawili mu wiele pytań, które ich interesowały, ale też przede wszystkim poznawali samych siebie, bo myślę, że jest niezwykle ważną rzeczą to, że żeby kogoś poznać, potrzebny jest czas. Tak? Jeśli nie mamy czasu, nie mamy okazji nawiązać takich właściwych, głębokich relacji z drugą osobą, ale też i z samym Bogiem. No właśnie, dzisiaj żyjemy wiele tysięcy lat później, w zupełnie innej atmosferze. Czy coś z tamtych możliwości edukacyjnych, właśnie, które były dostępne naszym pierwszym rodzicom w raju, w sabat, czy dzisiaj możemy również mieć taką okazję, by uczyć się ważnych rzeczy w sabat? Właśnie, czego, ewentualnie w jaki sposób? Myślę, że warto skoncentrować się i postawić sobie pytanie, co to znaczy, że jest to święty dzień? Bo my mamy uczyć się charakteru Boga na tej podstawie. Poświęcony. Przecież zegar tyka tak samo, słońce wschodzi, przyroda funkcjonuje tak jak każdy inny dzień. Mówimy czasami, że Pan Bóg poświęcił jeden dzień w tygodniu. Gdy sięgniemy do przykazania później spisanego, to ja odczytuję, że Pan Bóg poświęcił wszystkie 7 dni tygodnia, tylko w definicji, co to znaczy poświęcić, bo tu kłania się wieloznaczność słów. Mamy to pojęcie święty zastosowane do przedmiotów, do czasu, do osoby, do Boga, do człowieka, a więc to pojęcie świętość należy też we właściwy sposób zrozumieć czy zdefiniować. Poświęcenie czasu to jest oddzielenie, to jest przeznaczenie na coś. Tak jak mówimy nieraz, Mariusz, poświęć mi 10 minut czasu, prawda? Co to znaczy? Odłóż wszystkie inne rzeczy, zajmij się mną. Gdy Bóg poświęcił ten dzień, to w przykazaniu czwartym czytamy, że Bóg 6 dni poświęcił, aby człowiek zajmował się swoimi sprawami, pracą, zajęciami, wszystkim, co jest związane z egzystencją. Natomiast ten 7 dzień zarezerwował i powiedział, poświęć go na coś innego. Dlatego ten 7 dzień tygodnia to jest dzień szczególnego spotkania z Bogiem w większym stopniu niżeli w pozostałe dni.
to nie znaczy, że my mamy tylko w jeden dzień tygodnia spotykać się z Bogiem, ale w ciągu tych 6 dni jesteśmy zajęci pracą, zadaniami. Niektórzy są tak zajęci pracą, że im nie starcza 6 tygodni, więc pracują 7 dni w tygodniu. Zenku, wspomniałeś o 4. przykazaniu, to dopiero Synaj, tak? To jest historia wyjścia, zawarcia przymierza. Niektórzy są przekonani, że od momentu, od stworzenia, gdzie jest ta jedna, jedyna wzmianka o sobocie, że w późniejszym czasie patriarchowie i ich rodziny nie święciły sobot. Dopiero potem, kiedy Pan Bóg wybiera konkretny naród, zawiera z nim przymierze na górze Synaj, ustanawia sobotę i ona się staje częścią dekalogu, częścią Bożego prawa. Czy tak rzeczywiście było? Bo wydaje się, że jest tutaj bardzo długa przerwa i nie ma jakby takich wyraźnych dowodów na to, że naród żydowski w późniejszym czasie jeszcze przed Synajem przestrzegał święcenie właśnie tego dnia. Warto tutaj podkreślić informację, jaką Mojżesz zapisał o Abrahamie w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale. Tam jest taka bardzo ciekawa wzmianka, werset 19 w 18 rozdziale. Wybrałem go bowiem, Bóg mówił Abrahamie, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełniać względem Abrahama to, co o nim powiedział. Prawo było znane. My zauważamy, że w istocie rzeczy przed Mojżeszem nic nie było spisywane. Pierwszy, który w tekstach biblijnych, bo w kronikach historii czytamy, że tam zapiski w Babilonii, w Mezopotamii, pismo klinowe, obrazkowe, inne hieroglify już były stosowane, ale to jest ten czas, kiedy zaczęto stosować pismo. Wcześniej nic nie zapisywano w naszym zrozumieniu, dlatego że ludzie im bliżej, to znaczy im dawniej, im bliżej dnia stworzenia, tym mieli pamięć doskonalszą, nie musieli zapisywać. Dopiero z biegiem lat ta pamięć niestety degenerowała się, trzeba było pewne rzeczy zapisywać. Zapisanie przez Mojżesza przykazań, prawa nie jest argumentem, że dopiero od tego momentu Pan Bóg to ustanowił. Mojżesz spisał to, co Abraham już znał. No i właśnie, tutaj zwolennicy tej teorii, że to prawo nas nie obowiązywało, sobat nas nie obowiązywało aż do Synaju, napotykają na pewien poważny problem, dlatego że mamy całą niesamowitą historię na kartach Pisma Świętego 40 lat jeszcze przed Synajem, która przeczy właśnie takiej teologicznej koncepcji. Może warto, żebyśmy ten fragment przeczytali. To jest długa historia, która dotyczy cudu z manną, którą Pan Bóg karmił, te całe wielkie zastępy narodu każdego dnia. Ale tutaj działo się coś szczególnego, co ma bezpośredni związek właśnie z sobotą i z jej funkcją i z jej znaczeniem. Może tylko mały fragmencik, potem próbujemy to omówić. 16 rozdział, a od 24 wersetu. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz. I nie zacuchnęło, to ani też nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedźcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie znajdziecie tego na polu. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia 7 jest sabat. W tym dniu tego nie będzie. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Patrzcie, Pan dał wam sabat, dlatego daję wam też dnia 6 chleb na 2 dni. Zostańcie, każdy na swoim miejscu, niechaj nikt w 7 dzień nie opuszcza swego miejsca. To jest niesamowita historia. Popatrzcie, niektórzy mówią, że bez pracy nie ma kołaczy, prawda? A to jednak manna spadała z nieba każdego dnia. Wystarczyło tylko wyjść z namiotu, nazbierać dla siebie, dla rodziny.
Więc niektórzy byli jeszcze bardziej tym rozleniwieni, pomyśleli sobie, po co mamy każdego dnia zbierać. Dzisiaj jest poniedziałek, nazbieram podwójnie, potrójnie i mam dwa dni wolnego, prawda? Niestety okazało się następnego dnia, że ten pokarm zebrany podwójnie, potrójnie, pokryty był robactwem, psuł się, a w piątek dokładnie odwrotnie. Bóg niemalże nakazuje, Bóg nakazuje zbieranie podwójnej porcji na osobę w rodzinie. W sobotę pokarm jest wciąż, mimo że nie był przechowany w lodówce, w zamrażarce, jest smaczny, świeży i pożywny. Kochani, tak naprawdę o co chodzi w tym cudzie? Czy to jest cud z manną, czy to jest cud z sabatem? Jaką on ma wymowę i dzisiaj dla nas znaczenie? Myślę, że to jest właśnie istota zrozumienia tego, co powiedziałeś. Czy to jest cud z manną, czy to jest cud z czasem. Możemy się skoncentrować na mannie, możemy się skoncentrować na czasie, na tym poświęceniu czasu, poświęceniu na coś innego. I dlatego w istocie rzeczy nie dzisiaj jest to też bardzo szeroko dyskutowane, w jaki sposób ten dzień uświęcić. Uświęcenie tego dnia nie polega na nierobieniu niczego, na tym, żeby się nudzić, czy zajmować no nie wiadomo czym, bo tym nie mogę, tym nie mogę. W istocie rzeczy kiedyś ktoś bardzo trafnie to powiedział, bardzo mi się to spodobało, kiedy jeszcze ja też miałem pewne problemy dotyczące właśnie sposobu uświęcenia dnia, że my po pierwsze możemy się koncentrować na dniu, a nie na Panu Bogu i wtedy to będzie bardzo takie nudne, a po drugie możemy koncentrować się na tym, czego w sobotę nie należy, nie powinniśmy robić, a możemy się koncentrować na tym, co w sobotę możemy, czy wręcz powinniśmy robić. I gdy na tym będziemy się koncentrować, to okazuje się, że czasu 12 godzin dnia zabraknie na zrobienie tego, co możemy w sobotę zrobić. Dziękuję. Dlatego Bogu tak bardzo zależało, by skoncentrować się nie na mannie, tylko na Bogu, który daje mannę. I właśnie Izraelici mieli tego doświadczyć. Mieli doświadczyć cudu żywego Boga, który przede wszystkim daje podwójną ilość manny w piątek. I to, co doświadczali wcześniej, przed piątkiem, że ktoś zbierał i to a manna, ta nadwyżka psuła się, no była też pewnym doświadczeniem, lekcją tego, że nie, Bóg ma jakiś plan, tak? Więc w piątek miała być kolejna większa porcja zebrana i w sobotę, kiedy popatrzyli na swoją miskę, zobaczyli, że to, co zebrali, tą podwójną ilość, to się nie popsuło. Więc tak naprawdę Bogu zależało również, żeby ten czas, ten sobotni czas, dać Izraelitom nie tylko na to, żeby popatrzyli na miskę, ale przede wszystkim podziwiali Boga, który do tej pory tak ich niesamowicie prowadził. Tyle cudów, jakie mogli doświadczyć, to nie wiem, czy ktokolwiek z nas doświadczył tego w swoim życiu. I jeszcze ten cud dotyczący właśnie tej manny, który miał pokazywać, edukować tych ludzi, że Bóg ma ogromną moc. Nie tylko dać pożywienie, ale też również pokazał, jakim jest miłującym Bogiem, bo rzeczywiście wyszedł taki problem, że oni narzekali, bo nie mieli co jeść. Przecież Bogu nie zależało, by wyprowadzić na pustynię Izrael po to, by ich tam zgładzić, chociaż oni takie wnioski wyciągali. Bóg pokazał swą moc i ten czas sabatu miał być niesamowitym doświadczeniem pokazującym, że Bóg jest Bogiem miłości, ten charakter Boga jest tak piękny. I też był to czas na swego rodzaju reedukację, prawda? Zobaczcie, 400 lat, ponad 400 lat niewoli, gdzie te pojęcia o Bogu zamazały się w ich umysłach. I wiele pokoleń, które w tym czasie urodziło się, zmarło, otoczeni zupełnie obcą kulturą, obcą religią, obcym kultem, gdzieś myślę, że zapomnieli tego Boga, w którego wierzyli ich ojcowie. I teraz właśnie czas na reedukację, 40 lat,
cudu z manną i 40 lat okazji, gdybyśmy to przeliczyli, 52 sabaty każdego roku, tak, to kilka tysięcy niesamowitych okazji, by znowu tego Pana Boga poznać. Oczywiście wiemy, że nadal mieli z tym problem, bo już tam, kiedy tylko Mojżesz schodzi z góry Synaj, widzimy, że tak naprawdę okazuje się, że wielu z nich na temat Pana Boga niewiele się w tym czasie nauczyło. Jest rzeczą... Proszę bardzo. Powiem więcej, Mariusz. I każdy z nas chyba zetknął się z tym, a może nawet sam każdy z nas miał podobne problemy, że odczytując powierzchownie historie starotestamentowe, można wyciągnąć wniosek, że Bóg Starego Testamentu to był okrutny Bóg. Ale odczytując powierzchownie. I dlatego ja się od czasu do czasu w rozmowach spotykam. Dzisiaj w internecie propagowane są również różne opinie na temat Boga Starego Testamentu. Na podstawie wyrwanych jakichś zdań z poszczególnych zdarzeń, z poszczególnych historii. I wtedy jest kontrastowany Bóg Starego Testamentu z Bogiem Nowego Testamentu, jakoby to byli różni bogowie, albo jakoby, jeśli to ten sam Bóg, przeżył olbrzymią przemianę, zmienił się radykalnie o 180 stopni. Powierzchowne czytanie Biblii oddala człowieka od Boga, powiedział jeden z mędrców. Dopiero wnikliwe jej studium do niego przybliża. Dziękuję, Zanku. Jeszcze Beata? Zastanawiam się jeszcze nad jedną kwestią, bo powiedzieliśmy sobie, że przez 40 lat oni doświadczali tego cudu w sabat. Tak zastanawiam się, po ilu latach mogło być tak, że im już nie zależało na tym, by to, co się dzieje w ten sabat, było czymś szczególnym. Rozumiecie, o co chodzi, bo być może tak to jest, że nam, tym, którzy przestrzegają, odpoczywają w sabat, po jakimś czasie może się okazać, że będzie to coś, co jest normalnością. Na coś, na co nie będziemy zwracać szczególnej uwagi. Być może ten czas spędzimy zupełnie inaczej, niż powinniśmy spędzić. Więc być może w narodzie izraelskim i faktycznie, kiedy czytamy później sprawozdania, były takie osoby, które stwierdziły, to już jest stary cud. Czyli... Czego możemy się nauczyć? Czyli tak samo jak znudziła się im manna, powiedzieli, mamy już dosyć tej manny, też po pewnym czasie sobota im się znudziła. Zobaczcie, wielokrotnie na kartach Starego Testamentu, kiedy widzimy takie momenty poważnego odejścia narodu od Boga, zawsze mieli problem z sabatem. Tak. I Pan Bóg zawsze mówi, że wśród wielu błędów, wielu grzechów jest problem z tym, że w niewłaściwy sposób zachowują sabat. Jest pewien szczególny fragment, warto, abyśmy go przeczytali w tej chwili. Księga proroka Izajasza, o, taki większy fragment, 58 rozdział od 1 może do 14 wiersza. No właśnie, czy sabat to jest nic nie robienie? Czy to jest taki czas, w którym po prostu wystarczy nic nie robić i już jesteśmy wobec Pana Boga całkowicie w porządku? To jest jeden taki właśnie z Bożych apeli do narodu, który miał problem z wiernością. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy, podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było zamieszkać, jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, by załatwiać swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci. I uczcisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Wspomniałeś, Mariusz, że właśnie naród izraelski w historii miał te problemy odstępowania od Boga. Prorok Izajasz
to prorok mniej więcej VII chyba wieku przed Chrystusem, a więc upłynęło już wiele wieków od wejścia do Kanaanu. I prorok Izajasz właśnie mówi o potrzebie odbudowywania ruin, czyli coś legło w ruinach. I tu nie mówił o murach i budynkach z cegły czy z kamienia budowanych, ale kontekst wskazuje na ruiny, na wyłomy w prawie Bożym. I zdumiewająca rzecz, mimo że Izraelici mieli problem z innymi przykazaniami z tych 10, prorok Izajasz tutaj wspomina o tym właśnie dniu, o tym czasie, jeśli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia tego dnia, aby załatwiać swoje sprawy. I to, co wspomniałem wcześniej, Pan Bóg poświęcił 7 dni w tygodniu, ale i przeznaczył. Masz 6 dni na załatwianie swoich, wszystkich swoich spraw, ale ten 7 poświęć na inne sprawy. Spotkajmy się w szczególny sposób. Dostrzeż piękno w tym dniu. Zauważ coś korzystnego dla siebie, że jest to wyjątkowy czas na wyjątkowe rzeczy, na które w tych pozostałych dniach nie starcza ci czasu, bo masz dostatecznie dość różnych problemów do rozwiązywania. Właśnie tak przy tej okazji powiem, że zapomniałem dzisiaj portfela, kiedy jechałem tutaj na nagranie do Podkowy Leśnej. Spotkałem kolegę i pożyczyłem pieniądze od niego, więc w kieszeni mam jego pieniądze i wiem, że będę musiał oddać. I również Bóg mówi, te 24 godziny to jest moja własność, tak? I one są dane tobie, ale pamiętaj, że są wciąż moją własnością, więc je w właściwy sposób, zgodnie z moim zamierzeniem, przeżyj 24 godziny. I zobaczcie, rzeczywiście sabat może stać się rozkoszą według tych słów, jeśli do niego właściwie podchodzimy, jeśli mamy też właściwe relacje z Bogiem, bo to jest bardzo istotne. Sabat staje się raz narzędziem edukacji, ale też staje się dniem, który może uczynić nasze życie bardziej radosnym, bardziej szczęśliwym, pełniejszym i jest to niezwykle ważne. Chciałbym, abyśmy przeszli teraz do Nowego Testamentu, bo to jest też niezwykle ciekawe, że pojawia się wiele zmianek na temat sabatu w Nowym Testamencie, chociaż niektórzy kontrastują, próbują przeciwstawić Jezusa i tej praktyce święcenia soboty. Nawet niektórzy mówią, że Jezus Chrystus jakby był temu przeciwny, że on zmienił tą kwestię, ale jednak jest wiele zmianek, które mówią o tym, jaki był stosunek Jezusa Chrystusa do tego szczególnego dnia. No właśnie, czym był sabat dla Jezusa? W pojęciu faryzeuszy rzeczywiście Pan Jezus był postrzegany jako ten, który nie przestrzegał tegoż przykazania. Ale ja częstokroć zwracam uwagę na fakt, że sam Pan Jezus mówił, iż ludzie ustanowili w miejsce Bożych przykazań albo obok Bożych przykazań własne ustawy, które traktowali jako ważniejsze niż Boże przykazania. I przy tej okazji właśnie też faryzeusze pytali, dlaczego uczniowie twoi nie postępują według ustaw starszych. Zatem problem sporu pomiędzy faryzeuszami uczonymi w piśmie a Panem Jezusem nie dotyczył, czy dzień siódmy jest świętym, tylko jak go uczcić. Bo na przykład dobroczynność również traktowana była jako łamanie przykazania. A Pan Jezus jak gdyby manifestacyjnie jeszcze pokazał tym współczesnym sobie, że w sabat nie tylko można, ale wręcz należy dobrze czynić, prawda? Więc do dzisiejszego dnia my musimy odróżnić te dwie rzeczy. Charakter tego dnia i sposób uświęcenia tego dnia.
Chociażby historia z kobietą, która przez 18 lat cierpiała, chorowała. Jezus ją uzdrawia w sabat, tak troszeczkę jakby prowokacyjnie. I potem mówi, czyż nie należało dać tej kobiecie wolność właśnie w dzień sabatu. No właśnie mam wrażenie, że Jezus czasami prowokuje Żydów do pewnych opinii. Jak wam się wydaje, czy to była jakaś forma prowokacji, czy to zrywanie kłosów w sabat, czy inne momenty, kiedy Jezus uzdrawia ludzi. Mógłby sobie podarować, odczekać, zrobić to w niedzielę, w poniedziałek, wtorek. Czemu to czyni właśnie w sabat? Wspomnieliśmy tutaj o tym, że sabat był naprawdę dobrym czasem na służenie innym, na wykazanie tej chęci dobroczynnej, zauważanie potrzeb. O tym pisze Izajasz, o którym wspominaliśmy w tym 58 rozdziale, gdzie Izajasz mówi, jeżeli rozdasz swój chleb, prawda, i tak dalej. Więc sabat też miał być tą rozkoszą dawania. I Pan Jezus, no, jako nasz wzór, jako ten, który przyszedł pokazać, jak żyć, wykorzystywał sabat jako szczególny dzień, dzień uzdrawiania, dzień uwalniania od tych wszystkich trosk, trudów, bólu, łez. I myślę, że to nie była żadna prowokacja, po prostu Pan Jezus, jako ten, który miał taką niesamowitą miłość do każdej osoby, czynił to tak naturalnie. Pan Jezus powiedział, sabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla sabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również sabatu. Więc jako ten, który ustanowił, stworzył, poświęcił, pobłogosławił, jest tym, który pokazał, że stoi na straży Bożego prawa i jak to prawo wypełnić w takim naturalnym oczywiście znaczeniu, tak? Bo no nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli tak jak faryzeusze, jeżeli widzimy osobę potrzebującą, a jest sabat i my nic nie możemy zrobić, wstać i być bardzo tacy konsekwentni, nic nie robimy. Tak Pan Jezus niestety by nie zrobił. Dokładnie. Ja pozwolę sobie jeszcze zaakcentować tą wypowiedź Pana Jezusa, którą Marek zanotował. Pan Jezus utożsamił się, czy nazwał się Panem Sabatu. Nie nazwał się Panem całego tygodnia, nie nazwał się Panem wszystkich dni, Panem całego czasu, ale wyróżnił tutaj, no wciąż będę wracał do tej myśli, bo Panem sześciu dni jest każdy sam. To ja decyduję, jakie zajęcia będę robił dziś, jutro, co zrobię, gdzie pojadę, czym się zajmę. Natomiast Pan Jezus, tak jak powiedziałeś wcześniej, Mariusz, zarezerwował sobie, powiedział, to jest czas mój dla mnie, poświęć go dla mnie, ja go chcę zagospodarować Tobie. I w tym momencie właśnie dochodzi do tego odróżnienia, czy sobota jest świętem i jak ją należy uświęcić. Tak, dziękuję bardzo. Mówiąc o tej prowokacji, myślę, że być może to było takie sprowokowanie ludzi do myślenia. Wiecie, nie, musimy też być czymś konkretnym sprowokowani, by pewne sprawy jeszcze raz przemyśleć. Oni potrzebowali właśnie tej reedukacji, zmiany sposobu myślenia i o sabacie, ale przede wszystkim o Bogu. Czyli okazja do poznania charakteru Boga w świetle tych czynów, które Jezus Chrystus czynił właśnie w sabat. Uzdrawiał, pomagał, wyzwalał. Bardzo szybko jeszcze teraz Nowy Testament, dlatego że po zmartwychwstaniu Jezusa i mamy kontynuację, powstaje Kościół chrześcijański, apostołowie dają się świat po to, żeby głosić Ewangelię. No i właśnie, czy sabat jest wciąż tym narzędziem edukacji, tą okazją do edukacji? Jak wam się wydaje? W świetle dowodów Pisma Świętego. Bóg jest niezmienny, Jego prawo jest niezmienne. Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam na wieki, napisał autor listu do Hebrajczyków, a więc wszelkie tego typu dyskusje dotyczące zmian w świetle Pisma Świętego nie wytrzymują krytyki. Aczkolwiek pozwólcie, że przywołam fragment jednej rozmowy z pewnym
rozmówcą, rozmawialiśmy właśnie na ten temat i w pewnym momencie mój rozmówca mówi: proszę pana, dzisiaj niedzielę świętuje 2 miliardy chrześcijan około, a Pan Bóg jest jeden i nie dostosuje się do ludzi? Retoryczne pytanie. No, możecie sobie wyobrazić, byłem w tym momencie niesamowicie zaskoczony, czy Pan Bóg ma się dostosowywać do ludzi, czy ludzie mają uszanować Pana Boga jako Boga. Zankora, tak działa demokracja, wiesz? Chyba tak. Kochani, oczywiście rozumiemy to. Jest wiele zmianek na temat święcenia sabatu, czy też wykorzystania sabatu jako szczególnej okazji do nauczania przez apostołów. Tutaj moglibyśmy cytać, sądzę, że dziesiątki fragmentów Nowego Testamentu, zwłaszcza dziejów apostolskich. Może tylko jeden taki przykład, który pokazuje, że nie tylko była to okazja do edukacji Żydów, do misji wśród Żydów, ale też i wśród nieżydów. Chociażby historia zapisana w 16 rozdziale, tylko może dwa wersety Księgi właśnie Dziejów Apostolskich przez Łukasza, 16 rozdział, 13 i 14 werset. A w dzień sabatu wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie się, jak sądziliśmy, odbywały modlitwy i usiadłszy, rozmawialiśmy z niewiastami, które się zeszły. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Tak. Ponieważ wiele osób, które dzisiaj nas ogląda, to osoby, które święcą sobotę i myślę, że też doceniają jej znaczenie, ale są być może osoby, które spotykają się z tą ideą po raz pierwszy. Myślą, no jak to zrobić, żeby ten dzień był takim szczególnym dniem. Ja pamiętam jeszcze z mojego domu, kiedy nie święciłem soboty, że była to okazja do wszelkich porządków domowych. Sobota, dzień pieczenia, prasowania, trzepania dywanów, to była moja rola. I właśnie co zrobić w taki sposób praktyczny, żeby, jak mówi Pismo Święte, w tym dniu rozkoszować się Panem, by w tym dniu lepiej poznać Boga. Gdybyśmy mieli takie rady komuś udzielić, co bylibyście gotowi przekazać w tej chwili? Ja często się z tym spotykam w rozmowach i skonfrontuję tutaj takie dwa podejścia do Bożego prawa, czy konkretnie do tego przykazania. My możemy spoglądać na prawo jako na ograniczenie swobód, wolności, zawężenie możliwości. Jeśli spojrzymy na prawo jako na dowód Bożej miłości, zupełnie w innym świetle stanie przed nami sam fakt tego dnia i wypełnienia tego dnia odpowiednimi zajęciami. Dlatego Boże prawo oparte jest na miłości. I tu wrócę do tego tematu, bo zafrapowało mnie to sformułowanie. Sobota, spojrzenie na charakter Boży, doświadczenie charakteru Bożego. Bóg nie jest srogim władcą, jak Zeus czekającym z gromem na kogoś, kto tam źle postąpi, ale jako kochający Ojciec, który nas stworzył i gdy zaistniał grzech, nie pozostawił nas bez nadziei, ale wskazuje wyjście i oferuje zbawienie. Sobota jest też czasem, kiedy Bóg uzdrawia. Uzdrawia każdą osobę, która ma jakiekolwiek problemy. Tak jak czytaliśmy tutaj w tym sprawozdaniu w Dziejach Apostolskich, oni się spotykali, tworzyli jakąś społeczność. I powiem wam, że kiedy tworzymy społeczność w sobotę jako ludzie wierzący, to i ma to element też uzdrawiania nas, którzy cierpimy z powodu też izolacji, z powodu różnych naszych problemów. Społeczność, jaką możemy tworzyć. I myślę, że to jest też bardzo ważny element edukacji. Jak tworzyć taką społeczność, która będzie miała dobry wpływ na każdego. Tak, dziękuję bardzo. Ja myślę, że wszyscy ci z nas, którzy święcą sobotę, mają okazję po tej właśnie
po tym studium, by dokonać pewnych reform, pewnych zmian w podejściu do soboty, tak aby sobota spełniała tą naczelną funkcję, aby to była okazja do poznania charakteru, poznania też miłości Pana Boga, ale też zwracam się do wszystkich, którzy być może nie mają do tego jeszcze pełnego przekonania, być może macie jakieś jeszcze problemy teologiczne w takim pełnym zrozumieniu, ale spróbujcie. Doświadczę tego właśnie, czym jest sobota. Spróbujcie poświęcić ten dzień jako czas, w którym skupicie się w szczególny sposób na Panu Bogu i być może bardzo wiele zmieni się w waszym życiu. Sobota będzie czymś więcej niż tylko dniem odpoczynku, ale być może takim dniem, w którym spotkacie się osobiście, bardzo intymnie z naszym Bogiem, z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Dziękując wszystkim naszym widzom za uwagę, dziękuję także Beacie, dziękuję Zenkowi i tak jak zwykle zapraszam na kolejne studium Pisma Świętego już przyszłą sobotę. Tym razem będziemy mówili o edukacji wieczności, czyli niebo i edukacja. Chcę jeszcze wspólnie pomodlić. Cudowny Boże, nasz Zbawco, bardzo dziękujemy za to, że mieliśmy możliwość otwierać Twoje słowo. Dziękujemy za to, że jesteś tym, który wyznaczył szczególny czas na spotkanie z Twoimi dziećmi. Dziękujemy za to, że Ty pokazujesz, że jesteś Bogiem, który kocha, który szanuje i który chce obdarzyć łaską wszystkich. Dziękujemy, Panie, za to, że Ty wyznaczyłeś ten szczególny dzień na to, by nas uczyć, aby pokazać, jakim jesteś Bogiem. I bardzo Cię proszę, abyśmy mogli korzystać z tego, abyśmy mogli patrzeć właśnie na ten wyznaczony dzień, na sabat, jako na okazję do tego, by spotkać się z Tobą tak w szczególny sposób, by poświęcić ten czas na poznanie Twojego charakteru i na życie z Tobą. Dziękujemy raz jeszcze za obfitość Twoich łask. W imieniu naszego Pana i Zbawcy. Amen. W takim razie do zobaczenia w kolejny sabat.